znajdujemy się na pikniku charytatywnym dla Krzyśka. Krzysiek uległ wypadkowi, jak jechał do pracy. Chcemy zebrać jak największą sumę pieniędzy. To już jest w sumie tak naprawdę druga nasza taka akcja. Robimy to totalnie jako amatorzy. Chcemy pomagać, bo nasze serca są wypełnione dobrocią. W programie wydarzenia mamy występy na scenie, no i myślę, że tutaj bardzo dużo ludzi potwierdzi, że największą atrakcją są rajdówki. Mamy tam bardzo wiele osób, bardzo dużo różnych rajdówek, bo w sumie tym tak naprawdę się w życiu gdzieś zajmujemy, bo tak jak akurat ja jestem z amatorskiego klubu rajdowego, organizujemy kajotesy i właśnie przez jeżdżenie pomagamy. Mamy watę cukrową, mamy popcorn, balony, mamy zjeżdżalnie. Przyjadą też, będą wypuszczać pianę, także będzie można się pomoczyć w pianie, też fajna atrakcja, myślę. To jest drugie wydarzenie, pierwsze było dla Laury, teraz jest właśnie dla Krzyśka. Także myślę, że się to fajnie zaczyna kręcić wszystko. Ja jestem w ogóle w szoku, że ludzie naprawdę mają tą dobroć w sercu. Patrząc na to, co się dzieje w dzisiejszych czasach, to muszę stwierdzić, że to jednak cieszy, że chcą pomagać. Bardzo wiele klubów przyjechało z różnych regionów. Na pewno jest też klub modelarski, który bardzo mocno działa w Dzierżoniowie. Każdy gdzieś chce pokazać swoje fajne samochody od offroadów, bo tak naprawdę fajne Amerykańce i stare samochody. To jest naprawdę świetny kawałek u nas na pikniku, bo zawsze gdzieś tam ludzie, no, że tak powiem, z sercem podchodzą do tych starych samochodów. Przejażdżka na dzień dzisiejszy kosztuje 50 zł za, że tak powiem, podstawowy przejazd zwykłą rajdówką, bo mamy też naprawdę driftowozy, mamy też młodych kierowców, więc tutaj ceny są między 50, 150 a 200 zł. Frajda jest, widać to po tłumach, które się tam zbierają. Tak, jeśli mogę powiedzieć, no właśnie najmłodsi kierowcy mogą pokazać, co potrafią, też dla nich to jest fajna reklama. A dla nas, wiadomo, ściągają ludzi do pomocy. Opinia o kierowcach, no, jest różna i najgorsze jest to, że w świecie rajdów głośne auto to jest już rajdówka. No nie do końca to tak jest. Więc tutaj dzięki temu piknikowi, dzięki innym piknikom i też tym, co robimy, jak organizujemy kajotesy, chcemy pokazać, że to nie są ludzie, którzy chcą tylko poupalać w nocy i, że tak powiem, uprzykrzyć życie mieszkańcom. Przede wszystkim to są ludzie z sercem i z pasją do tego, co robią. Zbiórka jest prowadzona dla Krzysztofa. Krzysztof uległ ciężkiemu wypadkowi. Miał czołówkę, jadąc do pracy. I Krzysiek w tym momencie znajduje się w ośrodku rehabilitacyjnym. Potrzebujemy zebrać pieniądze na rehabilitację, które są potężne, bo to są potężne kwoty. No jak wiemy, no ciężko jest samemu pociągnąć coś takiego. Z tego, co się orientuję, miesiąc leczenia to jest prawie 30 tysięcy. I tutaj chcemy naprawdę Krzyśka dać do super ośrodka, żeby wyprowadził go, żeby Krzysiek mógł normalnie funkcjonować, bo na tym wszystkim nam najbardziej zależy. Ten rozgłos, który powstał przy pierwszym pikniku, daje nam właśnie możliwość robienia dalszych fajnych rzeczy. Przede wszystkim chciałabym podziękować firmie Globgranit. No, oni dają nam możliwość bardzo dużą, bo udostępniają nam plac. Tak naprawdę no, to jest najważniejsza część tego, co robimy. Naprawdę szefostwo się tutaj stara, więc za to naprawdę ogromne podziękowania. Serdecznie chciałabym podziękować wszystkim, którzy tu przybyli. Na pewno ludziom, którzy przychodzą do nas zaglądać i wrzucają do puszki, bo to dzięki Wam Krzysiek będzie mógł wrócić do nas i normalnie funkcjonować. I no co mogę jeszcze powiedzieć? Zapraszamy na kolejne edycje różnych naszych charytatywnych poczynań.